kolejne wybuchowe znalezisko w Białej Nyskiej. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz, czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Przedstawiamy nowego Forda Fiestę. Już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77-409-1250. www.bustan.pl. Kolejne wybuchowe znaleziska nie pozwalają zapomnieć o niebezpiecznych pamiątkach II wojny światowej. W ostatnich tygodniach w naszym regionie pojawiło się sporo niewybuchów. W piątek, 29 września, ponownie je odkryto we wsi Biała Nyska. Tym razem znaczne ilości. 107 granatów moździerzowych i 9 pocisków artyleryjskich różnego kalibru odnaleźli saperzy z brzegu w rejonie tej samej budowy co 10 dni temu, czyli przy boisku w Białej Nyskiej. Obszar ewakuacji obejmował okrąg o promieniu 150 metrów. Alarm wszczęto o 7 rano po tym, jak operator koparki natrafił na niewybuchy podczas prac. Mieszkańcom na czas wydobywania pocisków udostępniono pomieszczenia przedszkola, znajdującego się poza terenem objętym strefą zagrożenia. Niebezpieczne pamiątki pochodziły z czasów II wojny światowej. W tym rejonie w marcu 1945 roku wojska radzieckie stoczyły ciężki bój. Niebezpieczne ładunki wybuchowe z tego okresu były tu już wielokrotnie odnajdywane. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy to już koniec tego typu znalezisk i raczej spodziewają się kolejnych niewybuchów. Na południu druga armia dowodzona przez generała Świerczewskiego. Przedstawiamy nowego Forda Fiestę. Już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl.